Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, kariera dwuosobowa, odcinek 8, słuchajcie, w kooperacji z właśnie w zespole Ferrari, z kierowcą Haubica, który ze mną na kanale. Dzień dobry, dzisiaj musimy zdobyć punkty. Oby. Oby, żeby się nie skończyło jak w Austrii, moim spinem. Dokładnie. Dobra, coś tu dotarło. Dobrze, jak ten mój silnik wygląda? Ojojoj. Problemy z silnikiem duże? No. Czemu oni mi nie chcą tego? Oczekujący ja cały czas. Ja się zastanawiam, jak ja i tak trzy części zamawiam, to jest minus 15 pozycji, plus w sensie. To już lepiej wszystko nowe zamówić, nie? No. Cyk. Ja mam oczekujący cały czas, niestety. Zainstalujemy nową część. A ile masz w akumulatorach procent? Znaczy akumulatory 58. A to podobnie. To już można lecieć na pierwszy trening. Dawaj, po tygodniowych kupimy te w silniku. Te, wiesz o co chodzi? Our new parts have completed without issue. They'll be on the car ready for the next race weekend. 1300 mamy, co jest za? W silniku coś tam było, mówiłeś. A może regulator paliwa w silniku? Albo powiedz, co ty byś wolał. A gdzie to jest? Bo nie widzę tego. Układ napędowy pod zapłonem. Zacz, prędkość wiernika i regulator paliwa. W układzie napędowym? No, oczywiście. Chyba, że chcesz tłumiki wychylenia w podwoziu. Ale czekaj, bo ja... Układ napędowy, schodzisz na dół, masz prędkość wirnika. Okej. Okay. I pod tym masz jeszcze regulator Dobra. Paliwa. To co? Regulator? Dał? Też tak sądzę. No to normalne. Dawaj. Normalne. Mhm. Dobra. Pomiędzy wielką a masz setup na Wielką Brytanię? Znaczy mam nietypowy bardzo, więc nie wiem, czy go chcesz na pewno. Według ciebie chociaż troszkę podobny do kasku senny, czy nie? No, trochę. Dobra, to mamy, to mamy, to mamy. Czyli osiągnąłem to, co chciałem. Powodzenia. Łodzonka. Dobrze. Zginąłem. Jestem bez skrzydła. W tym samym miejscu. P17, Darko. No przykro mi. Jak mi wymienią części, to może będzie lepiej. Jesteś bardzo, bardzo, bardzo blisko Nikity Mazepina. To jest 1,2 max. Jesteś 14. Jeszcze dawaj.
Aj, przegrałeś niewiele. P14. No nie, P13. Wyprzedziłeś. Wyprzedziłeś jednak Giovinazziego. Ładnie. Lecimy dalej? Mhm. A idźcie z Vettelem. So, unfortunately, we've picked up some grid penalties, and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Darko, 15 września. 15 września w tym roku będzie film o Schumacherze. No, to fajnie. Też czekam na film o Kubicy, bo ten tam kilkuminutowy to tak też fajny był, ale spokojnie pełnometrażowy też mogliby zrobić. Z tego by można było fajny film zrobić. Powodzenia w dzisiejszym wyścigu, z pewnością pójdzie ci świetnie. Nieważne co się stanie, pamiętaj, że liczy się tylko jedno. Dowiedzenie, że mój garaż jest najlepszy, skończ ogromną przewagę nad Darkoven. Pokona ich przynajmniej o minutę, zaserwuje ci coś ekstra. Lecimy, to się wyciszam. Welcome to Silverstone, home of the British Grand Prix. This iconic track held the very first World Championship Formula One race back in 1950, and it's a firm favourite amongst the fans and drivers alike. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of the Silverstone circuit form the 3.6-mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years, with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey, but the magic of racing is as strong here as it's ever been. Anthony Davidson, a very warm welcome to you as you join me in the commentary box for today's event. Let's talk about Bird. The last few races have been a bit rough for them, unable to get a clean run. That's got to have some effect on their confidence, surely. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Perez, Daniel Ricciardo, and Gasly, Fernando Alonso, Tsunoda, Vettel, and Lance Stroll. Ocon, they've taken a grid penalty. Verstappen, Antonio Giovinazzi, and Raikkonen, Mick Schumacher, Mazepin, George Russell, and Bird. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Latifi and the engineer. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Jaką to tobie, Darko, bez... Zaraz zobaczę. Softy hardy. Mi proponują softy medy. Softy medy są optymalne dla mnie. Powiedz, jak już mogę nacisnąć start. Możesz, możesz. To powodzonka. Powodzonka.
spałem. The energy store is getting warm, reducing our overall capacity. The more charge you hold, the faster that capacity will drop. Zrobił. Co zrobił Schumacher? Darkoven, było to od ciebie dobrze widać? Mhm. Się uratowałem. Oj, przesadziłem tutaj. No dawaj, Schumacher. Ale piękny switchek. Co piękny? Switch. Russell nie próbował do T1 atakować. Co za chłop. Jezu, Russell, jak ty hamujesz, człowieku. Muszę cię wyprzedzić jak najszybciej, bo mnie tu blokujesz, chłopie. Znowu wypadłem, no. No, dokładnie. Nie umiem jechać tego zakrętu w tej F1. Będziesz szybszy, to robimy Team Order, nie? DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ale McLareny ładnie idą w tym sezonie, nie? No. No nie! Nie! Cały? To ja nie mogę cię wyprzedzić. Co jest? Co ty tam straciłeś, co? Tam moc straciłeś, czy coś ty zrobił? Tam nie, no nie mogę, nie mogłem cię wyprzedzić, nie wiem. Byłeś przede mną. Teraz stracimy do Mazespina, oni wszyscy w DRS-ie. Uszkodzony jesteś, czy nie? Właśnie nie. Okej. Okej, no zobaczę. No nie, nie jestem. Nie tutaj, nie. To jest najgorsze miejsce. No i właśnie o tym mówiłem. No i jestem ostatni przez to. Ale przecież ci nie dotknąłem nic. Dotknąłem.
coś. No jak? Zajechałeś mi drogę. Nie, no miałem ciebie na jednej kresce, to... No to to jest mega blisko. Trzeba uważać, jak już samo to jest. Jestem 5 sekund za Raikkonenem, który wyspinował. I musiał wszystkich przepuścić. Co się dzieje z tym? Dziesięć sekund tracę do Schumachera. Sekund, dupa. Okay, gap ahead is 2.9 seconds. A mówiłem, że tam jest złe miejsce do wyprzedzania siebie jako teammate. Wbijasz na siódemkę czy coś takiego w tym zakręcie w prawo, czy co? W którym? No w tym prawo szybkim i potem są te S-ki. W tym pierwszym? Tak, tam gdzie była kolizja Hamiltona z Verstappenem. Nie, staram się tam iść na ósemce. Ja tam na ósemce za każdym razem wypadam. Ja nawet Raikkonenowi nie mogę tempa dotrzymać. Do Schumachera straciłem 1,5 sekundy w okrążenie. I to nie w to, gdzie wyspinowałem czy coś, tylko teraz. No to co, uszkodzony jesteś? No chyba jestem, no ale nic nie widzę. No nie wiem, na żadnym zakręcie się nie wiem jeszcze w ogóle... Nie wiem, jakbym jechał na jakichś 80% oponach się czuję. Kurna! Oj, dupa. Nie mam skrzydła już nawet. Już po wyścigu mam. Super, jeszcze po tylnym skrzydle. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. Zarąbiście. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. No to już mogłeś jechać dalej ty. Co się stało? No rozwaliłem się. Przez brak skrzydła, jak dodawałem gazu.
crossing on the exit. Complete. Go now. To jest w boksach? No, dokładnie. Ma jedną pozycję, nie? Na tym. Ale ten, ale różnie, różnie z oponami widzę. Szkoda, że nie mam jak nawet tego sklipować, jak mnie tam uszkodził, jak mnie rozwaliłeś. W sensie no, bo ty jakby wracaj z toru tam, nie? No ale mówię ci, że miałem ciebie daleko, bo jakbyś zobaczył przewagę tempa na tym, no to była dosyć spora. Wystarczy, że jest ta kreska i to już jest niebezpiecznie blisko. Nie, jak jesteś blisko, to jest mocno trzy kreski i się mocno świeci na biało. Tylko, że to nie jest zawsze dobrze miarodajne. Ten SC to sobie chociaż o ciupinkę pomógł? Nie wiem, nie sądzę. No nie, myślę, będę jechał, wiesz, na bardzo zużytych hardach. Czemu wziąć hardy? Medy by bez problemu wytrzymały. To było najgłupsze, co mogłeś zrobić, hardy. No zobaczymy. Jakby no tu nie ma problemu, żeby przejechać softy medy, nie? Softy wykorzystujesz do 50, potem medy do 50 jakoś i tyle. Więc to było bardzo, ale to bardzo, bardzo głupie. W ogóle dzięki tym boksom Tsunoda jest trzeci Giovinazzi, czwarty. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Catching the car ahead.
No męczę się z Mazepinem na razie. Oni już zdali wam mocno uciec. No wiem. Mówiłem, że to jest zły pomysł. O. Wiesz co, tutaj medy wytrzymują od 5. okrążenia. Do końca. Albo 6-7 bardziej, no. Za sobą masz strola na medach. Wiem. Ciebie właśnie wyprzedza. Nie może mnie wyprzedzić. Już jest na wysokości. Próbował. Wyprzedza. Uda mu się chyba. Łoj. Chyba troszkę przesadziłeś tam w zakręcie, nie? Nie. Ja włączyłem od strola, to troszkę przesadziłeś z jego perspektywy, mówię. O twojej nie widziałem. Na czysto było, nic mu nie zrobiłem. Teraz pora na mazę spina. Prawie 4 sekundy straty już masz do Okona. Giovinazzi, Tsunoda, Bottas i Lando nie zjeżdżali w ogóle, to jest dziwne. Nie no, to jest, wiesz, tak nie powinno być. Tak jak w Austrii, no 15 okrążeń na softach to. No ale widzisz, że połowę wyścigu da się na softach przejechać, a tym wziąć hardy. To też. Ale to, wyścigu. Wiesz, to może oni mogą, tak? Wiesz, to, że boty przejeżdżają pół wyścigu na softach, to nie znaczy, że mi się też uda. Jakby jak ja na przykład jeździłem jeszcze w tamtej edycji w ligach, no. To zawsze się jeździło medy, softy medy. Jak pamiętam w jednej lidze, nie chcę teraz reklamować, ale miałem... Zaraz, czekaj! Miałem tempo gdzieś tak na 10. miejsce, nie? Mhm. To ten... To dzięki tej strategii skończyłem na 2. A inni wzięli hardy, czekaj chwilę. Our gap to the car in front is 4.3 seconds. Top 10.
Okon jest na medach. Nie, najgorsze, że są w DRS-ie cały czas. I co go dojdę na trochę, to przez ten DRS mi zwa ten ucieka. Znajesz hardy za zły wybór? Słucham? Znajesz hardy za zły wybór? Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo tutaj ważna będzie końcówka, tak? Po drugie, ja mogę cisnąć na tych hardach cały czas. Jakbyśmy jechali z realnymi, to na pewno to byłby dobry wybór, natomiast zobaczymy jak tam boty, bo w Australii to mnie trochę zaskoczyło. Znaczy nie w Australii, tylko w Austrii. Oho. Czy nie słyszę? Szybko musisz pojechać. Mówiłem, że szybko musisz pojechać, żeby nikt ciebie nie wyprzedził. Wtedy mówiłem. Ale 10 sekund poszło. No, poszło, poszło.
A second lap on the car behind. Darkoven. No. Fernando Alonso jedzie na trzeciej pozycji. No i ładnie. Wjeżdżał. Pierre Gasly czwarty, Vettel piąty. Jest to głośno. Lando Norris is out of the race. Safety by się tobie przydał, nie? No. Teraz przyznajesz, że medy były lepsze? Czy... Nie. Nie, nie, bo gonię strola bez problemu, także. A jeszcze mamy trochę do końca. Mówię, ja mogę grzać, a medy by trzeba było oszczędzać teraz mocno. Wiesz, to zależy kto jakie lubi opony, bo ja lubię hardy. Czy zawsze na hardach jedzie lepiej? Nie. Ja ciebie nie słyszę, musisz głośniej, bo naprawdę jesteś jakoś cicho. Dopiero tego Norrisa uprzątnęli.
zajmie trzecie miejsce? Alonso, Gasly czy Vettel? Chciałbym, żeby Alonso. Albo Vettel. Alonso jest najbliżej tego, to jest trzeci, czwarty, piąty. To na jakich gumach? Medy każdy. Mhm. No, z tego co widzę po czasie, to tak. Po okrążeniu chyba 5 sekund nadrobiłeś albo 3. No na medach właśnie bym tracił w tym momencie ostro. Nie wiem, co oczekujesz, że ja powinienem go gonić 4 sekundy na okrążeniu? No to nie na tych ustawieniach. Stawimy poziom 1, to do końca wyścigu wygrasz. Nie, dlaczego? Bo straciłeś wszystko, co odrobiłeś przez ostatnie 5 okrążeń. Myślałem, że to popełniłeś. Nie, nie, nie. O, Russell walczy z Latifiarzem. Ło! Co jest, co to jest za walka? Łocie panie. Oni tu walczą na życie i śmierć. Od tego łuku prawego jechali koło w koło. Mhm. Dopiero na prostej startowej to się rozstrzygnęło. Ale pętobie Latifiarz prawie zniszczył. O, w międzyczasie Tsunoda wyprzedził Nikitę Mazepina. Walteri Bottas zgoni Raikkonena. Lewis Hamilton jest nienormalny przy okazji. No, bijam się z Bottasem. No ładnie, ładnie. Nie, tutaj trzeba opracować jakąś tą strategię paliwową, bo z tym paliwem jest dosyć duży kłopot. Że jest go za dużo u ciebie? Zawsze mam za dużo na koniec, więc no... Dawaj sobie mniej. No, aż mnie swędzi, żeby startować na minusie, zobaczymy. Że nie będę ryzykował w tym, ale muszę to sprawdzić, bo to się opłaci nawet, jak jestem w stanie, wiesz, tyle zaoszczędzić. Co to się może za opłacić na Węgrzech? To jest
ogóle ostatnie okrążenie. No. A to ja, oj, Alonso ogólnie, powiem tobie, odjechał Pierowi na pół sekundy, a Seb będzie walczył o TP4. Wszyscy mają po 10, słuchaj, wszyscy do top 9 mają mniej niż 20 ersu. Mhm. Alonso jedzie prawie pół sekundy lepiej od swojego najlepszego okrążenia. Ładnie. Ładnie ciśnie w tej Alpinie, nie? No. Lewis Hamilton 1.27.383. A Alonso poprawił swój czas na równe 1.28. Trzeci Alonso, czwarty Gasly, piąty Seb, szósty Max, siódmy Ricardo, ósmy Ocon, dziewiąty Stroll, dziesiąty Darkoven, jedenasty Bottas. Szkoda, że to się potoczyło jak w realu, nie? Czemu? Czemu jak w realu? Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, they played the safety car to absolute perfection. Alonso powraca na podium Formuły 1. Once the race is neutralized, do you have fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance, and that's exactly what happened today. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Twój pierwszy punkt w sezonie. Brawo. No, dokładnie. Wyprzedziłeś Mika Schumachera. Wow. A ja spadłem za Fernando Alonso. Ferrari jest siódme w konstruktorce. Trzeba się w końcu pozbierać. I obydwoje musimy jeździć na wysokich miejscach. No nie wiem, czy to jest, biorąc pod uwagę to, co wiesz, widzę, to tak... ciężko ten samochodzik ma, żeby dogonić. Także nie ma co myśleć, Mercedes. Na razie. Mercedes się nami interesuje. Mhm. To mi się podoba. A ja przegrywam walkę z Sebem. No ja mam tylko jeszcze jeden wyścig. 5 różnicy, więc nie mam szans. Chyba, że jest podium szansa. Zdobędę. No jak zdobędziesz podium, a Russell nie ukończy, to na bank to się uda. Hashtag musisz. Okay. 2000 punktów. Trzeba to na coś wykorzystać. Aero zaniedbaliśmy. Ulepszamy aero? Co tam mamy z tego? Klapy. Nie no, ostatnio robiliśmy. Klapy dodatkowego spoilera. Ale aero jest najbardziej zacofane teraz. Zobacz. Mhm. Sądzisz o tym, żeby zainwestować w aero? Już to zrobiłem. Jesteś przyspieszona, czy nie? Nie, nie, nie. Okay. I lecimy teraz do przodu. Dobrze by było, gdyby to doszło, regulator i górna klapa, nie?
regulator paliwa zrobić. Coś tam nie pykło. No nie. Opływowe amortyzatory, ile tam dają. Dyfuzor poprawiony pas. Nie, to się nie opłaca. Co, regulator jeszcze raz? Zobacz, dyfuzor poprawione pasmy, opływowe amortyzatory. Zobacz te amortyzatory w aero. A regulator paliwa nam nie wyszedł. Mhm. Paliwo się mniej będzie zużywało. To mi się podoba. Czyli teraz naprawiamy i zbieramy później na ten, nie? Co o tym sądzisz? Na opływowe amortyzatory. Dobra, to regulator jeszcze raz. Przynajmniej ryzyka awarii nie ma. No właśnie. Powiedz, czy dojdzie na Grand Prix Węgier według tego? No przed w sumie nawet. Będzie git. To dawaj lecimy. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. Co nie przeszło? Teraz jesteśmy równo na poziomie Astona. Mhm. No i ze sporą przewagą nad resztą już. Ale Mercedes to jest po prostu przepaść. Przepaść. Red Bull w ogóle nie ulepsza. McLaren robiąc... Red Bull w ogóle uciekł McLarenowi w osiągach lekko. No dobra, czyli co, GP, Wielka Brytania za nami.